czym jest apiterapia i co tak naprawdę daje człowiekowi? Na te pytania odpowiadał profesor doktor habilitowany Ryszard Czarnecki podczas konferencji na temat produktów pszczelich w leczeniu układu krążenia. Konferencja odbyła się w minionym tygodniu w Instytucie Rolnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku. Produkty pszczele to szeroko rozumiana sprawa, bo to są, może być miody różne zresztą, może być pyły kwiatowy, może być propolis, może być mleczko pszczele, jeszcze jest jad pszczele, ale on jest w Polsce niedopuszczony. Otóż produkty pszczele mają pewne cechy, których nie mają inne produkty naturalne. Mianowicie jak pyłek kwiatowy jako jedyny na świecie zawiera pełen zestaw wszystkich niezbędnych składników, które są niezbędne dla podtrzymania życia, a więc wszystkie ma, które są niezbędne. Jest tam około 450 składników obok nukleotydu, flawonoidów, fitohormonów, mikroelementów, witamin, i tak, enzymów i tak dalej. Możemy to mnożyć długo, jest ich 450, to bardzo dużo. To raz, a po drugie to jest ważne, to, że te składniki zawarte w pszczelim pyłku, w pyłku kwiatowym, ale i w produktach pszczelich, mają jedną cechę. Są fantastycznie biodostępne, czyli są przez ustrój prawie całkowicie przyswajane, w odróżnieniu od innych składników, od innych produktów, gdzie ta przyswajalność jest mała lub bardzo mała. Profesor Ryszard Czarnecki przyjechał do Sanoka z inicjatywy wicestarosty Wacława Krawczyka. Organizujemy już taką 14. konferencję, w celach oczywiście edukacyjną. Były choroby pszczół, gospodarka pasieczka, matek pszczelich. I 3 miesiące temu byłem na spotkaniu w Rzeszowie, gdzie słuchałem właśnie wykładu pana profesora Czarneckiego. Nie ukrywam, że zażywałem wcześniej pyłek pszczeli i reakcja organizmu naprawdę bardzo fajna, bo pyłek jest bardzo dobrze przyswajalny, a szczególnie reakcja serca, bo to jest taki materiał, który daje energię dla serca, bo skurcze, rozkurcze, wiadomo, ta energia musi być, bo ono pracuje od momentu narodzin aż do śmierci. I wtedy poprosiłem profesora, czy by nie przyjechał do Sanoka. Wyraził wolę, chęć i w ramach tych wszystkich szkoleń, tej edukacji dla pszczelarzy i nie tylko tych, którzy mają kłopoty z sercem, właśnie to dzisiejsze spotkanie. W interpretacji Światowej Organizacji Zdrowia proces leczenia przedłuża ludzkie życie tylko w niewielkim procencie. Profilaktyka podjęta w odpowiednim czasie ma natomiast ogromny udział w przedłużaniu naszego życia. Jak podkreśla profesor Czarnecki, obecnie coraz więcej ludzi zażywają coraz więcej leków, zapada na choroby polekowe. Ogrom leków, który możemy nazwać eksplozją leków, który się dokonał w ostatnich 10-20 latach, te tysiące, setki tysięcy leków sprawia, że ludzie często żądają pewnych leków, chcą je brać, uważając, że przywrócą one im zdrowie. Leki niestety stają się coraz bardziej agresywne, ingerują w bardzo wiele procesów. Często jest tak, że my chcemy naprawić jeden proces, ale przy okazji niszczymy 20 innych danym lekiem. I w wyniku tego, w związku z tą agresywnością tych leków, dochodzi, i w związku z braniem często 4 czy 5 leków równocześnie, dochodzi do ich wzajemnej, niekorzystnej interakcji. Tym więcej, że u ludzi starszych szczególnie narządy odtruwające, tak jak wątroba, są już mało sprawne i dochodzi do intoksykacji, do uszkodzenia narządowego polekowego. Już teraz mamy taką jednostkę, która się nazywa choroby polekowe, a więc choroby związane z zażywaniem leków. Jednym ze współorganizatorów konferencji była także Międzynarodowa Fundacja Haifer Project International, która walczy z głodem i ubóstwem, przekazując nieodpłatnie zwierzęta domowe czy też inne zasoby rolnicze rodzinom, które tej pomocy potrzebują. Jedynym naszym warunkiem jest tak zwane przekazanie daru, więc rolnicy, którzy otrzymują od nas pomoc, są zobowiązani do przekazania daru kolejnym rodzinom, tak? Kolejnym osobom, które takiej pomocy potrzebują. Pszczelarstwo ogólnie rzecz biorąc w Polsce i na całym świecie przeżywa kryzys. Pszczoły giną po prostu w związku ze stosowaniem środków ochrony roślin, herbicydów, nawozów i tak dalej. I rośliny miododajne są taką bazą do tego, żeby pszczoły mogły przeżyć, tak? Oczywiście produkować miód, produkować produkty pszczele, ale też służyć i funkcjonować w całym środowisku, tak jako organizmy zapylające i tak dalej. Więcej na temat apiterapii niebawem w tvbieszczady.pl,
Zaprezentujemy Państwu obszerne fragmenty wykładu profesora Ryszarda Czarneckiego.